Chwała Panu, bracie, siostro. Cieszymy się, że ponownie możemy być w domu Pańskim. Chciałem Was wszystkich serdecznie pozdrowić w tym kosztownym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Was, którzy jesteście w sali i Was, którzy nas słuchacie na łączach telefonicznych i Was, którzy będziecie nas oglądać w internecie. Niech Wam Pan oficie błogosławi na dzisiejszym nabożeństwie. Zaczniemy pieśnią Dotknij z wiarą się Jezusa, numer 225. Że Pan obiecał, gdzie dwóch lub trzech, tam ja będę. O Panie, jak za to Ci dziękujemy, za tą Twoją obietnicę, że powiedziałeś, że przyjdziesz na spotkanie ze swoimi dziećmi. Niegdyś w grzechach jam żył, pieśń numer 115. Każdy dzień.
zapalił telefon. Panie, zacząłem w Twym. Panie, zacząłem w Twym świetle swój marsz, pieśń numer 18. Panie, zacząłem, dojdę do końca. Przyjaciela mam, pieśń ze śpiewnika pielgrzyma.
358. Przyjaciela mam, co pociesza mnie. Gdy o jego ramię oprę się. O, jak Panie z tego się raduje, że mam Ciebie. Przyjaciela mam, co pociesza mnie. Gdy o jego ramię oprę się. On pokojem swym szczęściem darzy mnie. Gdy o jego ramię oprę się. Wyraźmy naszą radość z tego, że mamy tego przyjaciela, Pana Jezusa Chrystusa. Drogi Ojcze, tak się radujemy z tego, że możemy powiedzieć: Panie, że mamy przyjaciela, że mamy Jezusa Chrystusa, który jest naszym najlepszym przyjacielem, że możemy się, Panie, na Twoim ramieniu zawsze oprzeć i że nie zawiedziemy się, Panie, z tego, kiedy się oprzemy na Tobie. O tak, Panie, się z tego radujemy, że Ty jesteś naszą pomocą w uciskach, że Ty nas wyciągasz z kłopotów, Panie, że Ty, Panie, dodajesz nam siły, że Ty, Panie, przynosisz nam zdrowie, Panie, że Ty, Panie, nas dałeś życie wieczne, Ojcze, że Ty, Panie, prowadzisz nas do przodu, Ojcze, że Ty jesteś, Panie, naszą siłą, Panie. O, Panie, tak się z tego radujemy, Panie, że możemy się oprzeć na tym świętym, wiecznym ramieniu, Panie, a że to ramię, Panie, przeniesie też nas do góry, Panie, na obłokach, na spotkanie z Tobą, kiedy, Panie, Ty prowadzisz swój lud, moje dzieci, Panie, tam do góry. O, Panie, z tego się radujemy. Wszelka chwała, Panie, niech Tobie dzisiaj spływa, Panie, bo przyszliśmy Cię dzisiaj, Panie, uwielbić, Panie, przyszliśmy Cię wywyższyć, Panie, przyszliśmy Twoje święte imię wyznawać, Panie, przyszliśmy, Panie, dzisiaj, Panie, w Twoje objęcia, w Twoje ramiona, Panie, się kładziemy, Panie, a żebyś Ty nas objął, żebyś Ty nas, Panie, prowadził dalej, żebyś Ty nas, Panie, nie puścił ani przez moment, ani przez chwilę, Panie, a żebyśmy, Panie, podążali Twoimi śladami, Twojej krwawej stóp, Panie,
i żebyś nas, Panie, zaprowadził do wspaniałego, cudownego Twojego Królestwa, Panie, gdzie już, Panie, wszystkie stare rzeczy przeminą, gdzie te wszystkie stare nie przyjdą, Pana, pamięć nikomu, Panie, gdzie wszelka radość będzie, wieczność i wspaniałość, gdzie aniołowie będą stanowić orszak i będą, Panie, zabezpieczeniem naszego odejścia do góry. O tak się, Panie, z tego radujemy. Panie, wywyższamy Cię. Uwielbij się dzisiaj, Panie, w tym nabożeństwie. Uwielbij się, Panie, dzisiaj w tym słowie, Panie, które się rozlegnie. Panie, żeby to słowo podniosło nas wyżej i bliżej Ciebie, Panie, żebyśmy byli rozpaleni ponownie, żebyśmy, Panie, byli gorący dla Ciebie, żebyśmy płonęli jak te pochodnie, Panie, dolej oleju, Panie, żeby te nasze lampy nie gasły, a żeby świeciły, Panie, ogniem Ducha Świętego, Panie. O, Panie, Ty dajesz siłę swoim dzieciom, Ty ich podnosisz, Panie, Ty ich posilasz, Panie. O, Panie, jak Ty przychodzisz, to się wszystko zmienia, Ojcze. O, Panie, ciemność nie może się ostać, kiedy światłość przychodzi, Ojcze. O, uwielbiamy Cię dzisiaj, Panie, jesteś cudowny, jesteś wspaniały, Panie. O, Ojcze, tak się raduję, że Cię znamy, Boże. Panie, pobłogosław to imię święte dziś. Niech będzie uwielbione to słowo, pobłogosław w Twoim imieniu kosztownym Jezusa Chrystusa. Amen. Siądźcie, proszę. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Pieśń numer 175. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Czy nie wiecie, że jesteście świątynią?
siostro, to zwróćmy wzrok na Niego. Patrzcie się na mnie, mówi Pan. Patrzcie się na mnie. A więc zwróćmy swój wzrok na Jezusa. Pieśń numer 469 ze Śmiernika Pielgrzyma. Po tej pieśni, bracie Janku, prosimy do usługi. Co prawdziwie nas ożywi w tym dniu. Tak, żebyśmy, bracia i siostro, wyszli inni niż weszliśmy. Bo pamiętajmy o jednej rzeczy, że kiedy znajdziesz się w Bożej obecności, masz dwie możliwości. Albo staniesz się lepszy, albo pójdziesz w drugą stronę, staniesz się gorszy. W Bożej obecności nie możesz być taki sam. Nie możesz stanąć taki sam. Dlatego może przeczytamy na początek z Bożego Słowa. Chciałbym, żebyśmy przeczytali z Księgi Izajasza, 36 rozdział, o tym częściowo już w czwartek zaczęliśmy mówić, o tym rozdziale. 36 rozdział Izajasza, tą samą historię możesz znaleźć w Księdze Kronik,
jak i księdza królewskich w Biblii. I czytamy, że w 14 roku królowania Ezechiasza Senacheryb, król Asyrii, wyruszył przeciwko wszystkim warownym miastom Judy i zdobył je. I król Asyrii posłał Rabszaka z Lakisz do Jerozolimy, do króla Ezechiasza z wielkim wojskiem. Ten stanął przy kanale górnej sadzawki, przy drodze pola folusznika. Wtedy wyszli do niego Eliakim, syn Hilkiasza, przełożony domu, i Szebna, pisarz, oraz Joach, syn Asafa, kronikarz. Wtedy Rabszak powiedział do nich: proszę, powiedzcie Ezechiaszowi, tak mówi wielki król Asyrii, co to za ufność, na której polegasz? Mówisz, ale to słowa daremne. Mam dość dużo rad i siły do wojny. Teraz więc w kim pokładasz ufność, że zbuntowałeś się przeciwko mnie? Gdy opierasz się na tej nadłamanej, opierasz się na tej nadłamanej lasce trzcinowej na Egipcie, która gdy ktoś się oprze na niej, wbija mu się w dłoń, przebija ją. Taki jest Faraon, król Egiptu, dla wszystkich, którzy mu ufają. A jeśli mi powiesz, ufamy Panu, naszemu Bogu, czy On nie jest tym, którego wyżyny i ołtarze zniósł Ezechiasz i nakazał Judzie i Jerozolimie, przed tym ołtarzem będziecie oddawać pokłon? Dlatego teraz proszę, daj zastaw memu Panu, królowi Asyrii, a ja dam ci 2000 koni, jeśli zdołasz posadzić na nich jeźdźców. Jakże więc stawisz opór jednemu dowódcy z najmniejszych sług mego Pana, a pokładasz nadzieję w Egipcie, że otrzymasz rydwany jeźdźców? Poza tym, czy bez woli Pana wyruszyłem przeciw tej ziemi, aby ją zniszczyć? Pan powiedział do mnie: wyrusz przeciwko tej ziemi i spustosz ją. Może do tego miejsca po prostu na razie przeczytamy. Przejdźmy jeszcze na chwileczkę do Ewangelii Łukasza, do 10 rozdziału. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. I będziemy czytać od 16 wersetu do 20. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, od 16 do 20. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Kto zaś mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. I 70 rzuciło z radością, mówiąc: Panie, nawet demony nam się poddają ze względu na Twoje imię. Wtedy powiedział do nich: widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto daję wam moc stąpania po wężach, skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej, że wasze imiona są zapisane w niebie. Amen. Zanim po prostu schłonimy może głowy i pomodlimy się, chciałbym jeszcze przeczytać dwie prośby. Pierwsza prośba mi przesłał brat Grzegorz Łuński i tam jest taka informacja: bracia z Rosji proszą o modlitwę w tej sprawie. 21 maja odbył się sąd w Petersburgu, na którym uznano 21 kazań brata Branhama za ekstremistyczną literaturę. Tym samym tych kazań nie można publikować w druku ani w elektronicznej formie. Brat Poliakow będzie się jeszcze odwoływał do wyższych sądów. Bracie i siostro, wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że nieprzyjaciel chce różnymi sposobami zatrzymać, żeby Boże Słowo się rozchodziło. Ale wiemy też, że Bóg jeszcze nie powiedział ostatecznego słowa. Amen.
I jeszcze druga prośba. Brat Mirek Tutka pisał do mnie i prosił o modlitwę. Nie może się poruszać, po prostu coś mu przeskoczyło w kręgosłupie, ma poważny problem i po prostu pisał do mnie i prosił, żebyśmy tutaj również się modlili dzisiaj. Także widzimy te potrzeby, wierzę, że to są też samo jak widzimy, tak samo tą potrzebę, żeby granice zostały otwarte, żeby mogło Boże Słowo się rozchodzić. Diabeł, wiecie, z różnymi sposobami chce zatrzymać. Wczoraj miałem też chwilę takiej korespondencji z bratem Witalijem z Okołowem i brat Witalij mi pisał, że otwarta została granica między Litwą i Łotwą i pierwsze co zrobili razem ze swoim pastorem z braćmi, to pojechali do zborów na Łotwę. Wiecie, to jest po prostu dobra rzecz, wykorzystać teraz ten czas, żeby po prostu posilić jeden członek, żeby posilił drugiego. Dlatego skłońmy nasze głowy i miejmy to po prostu w naszych sercach. Ojcze drogi, przychodzimy teraz, Panie, z modlitwą do Twojego tronu, Panie. Panie, przedłożyliśmy te prośby przed Twoim obliczem, Panie. I widzimy, Panie, jak jest gorąca potrzeba teraz w Rosji, Panie. Kiedy, Panie, z każdej strony chce nieprzyjaciel zamknąć, żeby prawdziwa Ewangelia nie mogła być głoszona, Panie. Ale, Panie, my Ci dziękujemy za to, że Ty, Panie, nie powiedziałeś w tej sprawie ostatecznego słowa. Może nieprzyjaciel chce powiedzieć, że nie można, ale Panie, my Ci dziękujemy za to, że Twoje słowo nie może zostać zahamowane, dlatego że Twoje słowo jest życiem, Panie, a życia się nie da zatrzymać, Ojcze. My Ci dziękujemy za to, Panie. My, Panie, wołamy teraz za tą potrzebę naszych braci, prosimy Cię o pomoc dla nich również, Panie, bo Ty jesteś mocny, aby dopomóc, Panie, potrzebującym. Wspominamy też niemoc brata Mirka, Panie, tego brata, który był jednym z nas tutaj, Panie. My Ci dziękujemy za niego, prosimy Cię teraz, Panie, również, abyś go posilił, Panie, abyś, Panie, dał mu więcej, Panie, tego prawdziwego, objawionego spojrzenia do tej całej sytuacji. Dlatego, że kiedy nieprzyjaciel przychodzi jak powódź, Panie, my Ci dziękujemy za to, że Ty wtedy podnosisz sztandar, Panie. Że Ty wtedy, Panie, powodujesz, że Twoje słowo, Panie, może, Panie, zadziałać i podnieść tego, który potrzebuje, Panie. Prosimy Cię o to teraz, Panie, abyś, Panie, podniósł naszego brata, abyś, Panie, dał mu tak samo, żeby wiara, Panie, doskonała była w jego sercu, żeby mógł, Panie, się tego uchwycić, że Twoimi silnościami, Twoimi ranami już jest uzdrowiony. Bo wiemy, że, Panie, uzdrowienie, ono zakłada się na dokonanym dziele. I my Ci dziękujemy za to, że Ty to już dokonałeś, a my, Panie, przychodzimy i tego żądamy dzisiaj dla naszego brata w imieniu Jezusa Chrystusa. My Ci dziękujemy, że, Panie, Ty pozwolisz prędzej, żeby, Panie, niebo zbankrutowało, niż żeby słowo Twoje jedno nie zostało wypełnione. Dziękujemy Ci za to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Możecie usiąść. Chwała Panu, bracie i siostro. Dlatego chwała Panu, bracie i siostro. Chciałbym dzisiaj mówić na taki temat, gdzie jest Twoja siła? Wiecie? Chciałbym kontynuować po prostu, część druga. Nie po prostu od nowa, ale chciałbym mówić na temat tego, gdzie jest Twoja siła? Albo, bracie i siostro, w czym jest Twoja siła też? Bo zobaczcie na jedną rzecz. Kiedy czytaliśmy to miejsce z księgi Ezechiela, to mogliśmy oglądać jedną rzecz, że tam następuje pewne przesilenie, pewne zmaganie, pewna walka, dlatego że oglądamy, że wielki król asyryjski, który jeszcze niedawno, wiecie, w krótkim czasie wcześniej, on podbił cały Królestwo Izraela. Jest to czas, kiedy Izrael jest podzielony na dwa królestwa. Królestwo izraelskie ze stolicą w Samarii i Królestwo Judy. I to królestwo, bracie i siostro, może było mniejsze, ale ono było tym Bożym dziedzictwem, gdzie była stolicą była Jerozolima. I z powodu grzechów Izraela, z powodu grzechów, bracie i siostro, królów izraelskich,
Co się zaczęło od Jeroboama, kiedy Jeroboam sprzeniewierzył się Bożemu poleceniu, dlatego że jeżeli popatrzycie do Biblii sobie, możecie zobaczyć, że Jeroboamowi zostało powiedziane, że jeżeli będzie postępował tak jak mój sługa Dawid, to wtedy jego królestwo zostanie utwierdzone. Ale Jeroboam, chociaż słyszał Boże Słowo, wiecie? Chociaż słyszał, jak ono powiedziało mu jasną instrukcję. Bądź tak szczery, jak mój sługa Dawid. Idź szczerze za mną. W 100% mnie naśladuj. Naśladuj to, co ja wypowiedziałem. Ale Jeroboam, on wcześniej przebywał w Egipcie. On przesiąkł pewnymi po prostu już nawykami. I on nie chciał teraz do końca słuchać tego, co Bóg powiedział. A Bóg powiedział, że każdy Izraelita musi iść oddawać cześć Bogu w Jerozolimie. A więc on się obawiał, że teraz, kiedy jego poddani będą szli do Jerozolimy, to ich serce wróci do syna Salomona. A jego królestwo zostanie mu odebrane. On nie spojrzał na to, co powiedział Bóg. Że to nie było oderwanie tylko z tego powodu, że Jeroboam to chciał, ale z tego powodu, że Bóg powiedział, że tak musi się stać. Z powodu złego, niewłaściwego nastawienia albo złego nastawienia do słowa Salomona. I wiecie, później następnie jego syna, Rehoboama. I oglądamy, że to królestwo zostaje rozdzielone. I co robi Jeroboam? Jeroboam, bracie i siostro, on postanowił, że postawi sobie dwa cielce. Dwa jakieś sposoby oddawania Bogu czci, koncepcje ludzkie, wiecie? I on jednego postawił w Dan, drugiego postawił w Efraimie i bracie i siostro powiedział: oto twoi bogowie Izraelu. Teraz po co macie pielgrzymować do Jerozolimy? Chodźcie tam. A to się stało powodem tego, że Izrael odszedł od swojego Boga. Bracie i siostro, to się stało powodem tego, że te dwa pokolenia, Dan i Efraim, zostały wymazane pod niebem. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że kiedy, bracie i siostro, patrzymy, kiedy 144 tysiące jest wywołanych z Izraela, to wśród tych pokoleń po 122 tysiące z każdego, przepraszam, po 12 tysięcy z każdego pokolenia, okazuje się, że wśród tej listy nie ma Dana i nie ma Efraima. Nie ma ich. Po prostu Bóg wypełnił swoje słowo i powiedział, że jeżeli nie będziecie, będziecie służyć innym Bogom, wymarzę wasze imię pod niebem. Ale oglądamy jedną rzecz, że kiedy później Ezechiel widzi już Izraela w tysiącletnim królestwie, to widzi z powrotem w tym pierwotnym porządku. I tam z powrotem Efraim i Dan wracają na swoją pozycję. Ale oglądamy, bracie i siostro, jak wielkim problemem jest dla człowieka, jeżeli on odejdzie i nie służy Bogu. On się spotka z Bogiem, ma przeżycie, dotknie się Boga, ale mimo wszystko pójdzie za ludzką koncepcją. Jeroboam przyniósł ludzką koncepcję, bracie i siostro. Przyniósł ludzką koncepcję, ludzki sposób oddawania Bogu czci. A to spowodowało, że Izrael został odrzucony. I oglądamy, że teraz król asyryjski zajął Izrael, nasiedlił tam ludzi i później oglądamy, że kiedy Jezus przyszedł, to oglądamy całą krainę Samarii. Samaria to byli mieszańcy. Wiecie, to byli właśnie ci dawni potomkowie Asyryjczyków, którzy tam zostali pomieszani z Izraelem. Dlatego, bracie i siostro, na ziemi jakby były te trzy grupy. Oglądamy, że Jezus przyszedł do Żydów. Był również u Samarytan. Ale, bracie i siostro, następnie przyszedł teraz wieka Kościoła do pogan. Przez swoje słowo teraz. I dlatego, bracie i siostro, oglądamy, że kiedy następuje to zmaganie, dlatego że Ezechiasz
ten wielki król izraelski, wiecie, to był jeden z największych królów w historii Izraela. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego. Ale Biblia go opisuje i jeżeli byśmy chcieli, to może przejdziemy szybciuteńko jeszcze. Chyba to będzie, jak dobrze pamiętam, pierwsza księga królewska. Przepraszam bardzo, teraz sobie zaznaczyłem, ale nie wiem, czy dobre miejsce. Przepraszam, druga księga królewska, tak. Druga księga królewska, 18 rozdział. I bracie i siostro, popatrzmy najpierw na to, kim był Ezechiasz, wiecie? Bo wiecie, imię Ezechiasz oznacza Bóg jest moją ochroną. Bóg jest moją ochroną, wiecie? To było imię tego męża, tego wielkiego króla. I czytamy, że w trzecim roku Ozeasza, syna Eli, króla Izraela, Ezechiasz, syn Achaza, króla Judy, zaczął królować. Wiecie, Achaz nie był chlubną postacią. Ale wiecie, Ezechiasz, kiedy zaczyna królować, miał on 25 lat, kiedy zaczął królować i królował 29 lat w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Abi i była córką Zachariasza. Czynił on to, co było słuszne w oczach Pana. Wszystko tak, jak czynił Dawid, jego ojciec. Popatrzcie, jakie było teraz nastawienie tego męża. On czynił w taki sposób, jak czynił Dawid. A Dawid to był mąż według Bożego serca. Wiecie, nie według Bożego umysłu, ale według Bożego serca. Kiedy popatrzymy sobie na wybór króla, to pierwszym królem był Saul. Ale Saul był królem wybranym według pragnienia ludu izraelskiego. Kogo chciał Izrael? Izrael chciał kogoś bardzo rosłego, kogoś, kto będzie wszystkich przebijał swoim wzrostem, silnego, mocnego i takiego dostał. Ale co się okazało? Saul nie był całym sercem oddany Panu. Ale kiedy patrzymy na Dawida, Dawid był mężem wybranym według Bożego serca. Amen. Wiecie? I Dawid wcale nie był wysoki, był rudy, wiecie, niepozorny, nikt na niego nie zwróciłby uwagi. Wiecie, został wybrany wtedy, kiedy jeszcze pasł owce swojego ojca i wcale nie był ani wojskowym, ani nie miał wykształcenia wojskowego, ale wiecie co? Dawid chodził z Bogiem. Amen. Dawid każdego dnia może chodził z owcami, ale on oprócz tych owiec miał przy sobie swojego Boga. Amen. I on ufał Bogu. Amen. Dlatego zobaczcie, Dawid mógł później pisać w psalmie 23: Pan jest moim pasterzem. Amen. Wiecie? On miał naprawdę prawdziwe, doskonałe przeżycie z Bogiem tam na wzgórzach Judei. On coś dożywał, wiecie? Coś, czego Saul nie miał. Saul był wybrany, Saul był ustanowiony, Saul był namaszczony. Wiecie, Duch Pański przychodził na Saula, ale nie miał możliwości odpoczęcia. Całkowicie pozostania na nim. Wiecie? Saul zdecydowanie, jeżeli chodzi o te fizyczne cechy, przewyższałby Dawida, ale Dawid miał coś w sobie, co szukało Boga. Amen. Wiecie? On cały czas szukał Boga w swoim życiu. I na tym po prostu on polegał. Więc oglądamy teraz, że Ezechiasz, Biblia nam mówi, że to był mąż taki jak Dawid, tak? Czynił on to, co było słuszne w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego ojciec. Zniósł wyżyny, rozbił posągi, powycinał gaje, potłukł węża miedzianego. Pomyślcie sobie, bracie i siostro. Co się dzieje? Mąż, gaje wybudowane dla różnych bożków. Pomyślcie sobie, czy to nie jest tak samo jak w tej godzinie teraz?
Tak samo jak teraz. Teraz mają różne rzeczy po prostu porobione. Kulty, sposoby oddawania Bogu czci, zwyczaje uświęcone latami. Pomyślcie sobie, wiele miejsc to jest wiele, wiele lat. Od wielu, wielu lat na przykład ludzie tam pielgrzymują, oddają cześć i mówią, ponieważ to jest tyle lat już, to musi być w tym Bóg. Ale tak naprawdę to nic nie oznaczało. A wiecie co? Miedziany wąż to było coś, co Izrael dostał jako sposób na uratowanie przed plagą węży, kiedy szli przez pustynię. I pomyślcie sobie, od tamtego czasu nikt nie śmiał go dotknąć. A wiecie, co się stało? Oni zrobili wokół niego kult. Teraz zobaczcie sobie. Bóg nie pozwala na to, żeby cokolwiek, co było jakby przez niego wytworzone, przez niego po prostu powiedziane, żeby wokół tego zrobił się kult. Bóg oczekuje od ciebie i ode mnie, aby cała część była oddana Jemu. Amen. I dlatego, bracie i siostro, my oglądamy, że co robił? Potłuk węża miedzianego, którego uczynił Mojżesz, bo aż do tego czasu synowie Izraela palili mu kadzidło i nazywali go Nechusta. O, bracie i siostro, pomyślcie sobie. Bóg uczynił pewien znak, pewien symbol. I powiedział do Izraela, kiedy będą was węże kąsały tam na pustyni, to nie każdy w tym czasie podniesie głowę i spojrzy na tego węża. A kto spojrzy na tego węża, zostanie wybawiony. Ale wiecie, co się stało? Izrael na to patrzył, a następne pokolenia nie rozumiały tak naprawdę celu. Nie rozumiały, że to nie jest obiekt czci. Wiecie? Ale to był pewien symbol, który pokazywał, że pewnego dnia grzech zostanie przybity do krzyża. Wiecie? Jezus powiedział, kiedy ja zostanę podniesiony pomiędzy ziemię i niebo, kiedy został on, tak jak ten wąż, przybity i osądzony, bo wiecie, ten wąż, który był na palu, mówił o osądzonym grzechu. Dlatego on był z miedzi. A miedź jest symbolem sądu. I bracie i siostro, kiedy ten prawdziwy Boży baranek został przybity i wziął całą twoją winę, to wiecie co? Bóg nie oczekiwał od człowieka tego, że teraz on będzie szukał tego drzewa, na którym Chrystus był przybity. Rozumiecie? On nie oczekiwał, żebyś teraz patrzył na tego, który szukał teraz, gdzie tam tej kropelki może krwi znajdziesz chemiczne. Bo dzisiaj nie chodziło o tą chemię krwi. Chociaż ona była wielka. Bo wierzę, że to była krew samego Boga. Wiecie, bo Jezus nie był ani Żydem, ani poganinem. Jezus był Bogiem. To ciało nie było pogańskie, ani żydowskie. To ciało zostało stworzone. I dlatego, bracie i siostro, ten zarodek w Marii to było stworzenie Boże. I Bóg pozwolił, żeby to ciało się rozwinęło. I teraz oglądamy jedną rzecz. Ten wąż, bracie i siostro, stał się potężnym problemem. Dlatego, że ludzie szli, składali kadzidła, oddawali cześć i to się okazało, że to odprowadziło ich do innego i pewnego izmu. Wiecie? Jeżeli założysz pewien obóz wokół czegoś, co Bóg wcześniej uczynił, to tak naprawdę zaczynasz wchodzić do kultu węża. Rozumiecie? Zatrzymujesz się na tym, co Bóg kiedyś uczynił. Ale ty musisz rozpoznać, że Bóg porusza się do przodu i On nie oczekuje od ciebie, żebyś zatrzymał się przy tym, co wcześniej zrobił. Bracie i siostro, my nie wracamy z powrotem do tego miejsca, żeby teraz iść na pustynię, budować namiot tak jak wybudował go Mojżesz, dlatego że Bóg poruszył się do przodu. My zobaczyliśmy, że to był symbol. Dawid to później z Salomonem zrealizowali w formie świątyni, ale to wszystko opowiadało o jednej osobie. Ta świątynia to był symbol na Chrystusa, bracie i siostro. To pokazywało, bracie i siostro, że droga do,
do usprawiedliwienia wjedzie przez to, że arcykapłan musi z krwią wejść do miejsca Najświętszego i pokropić tą skrzynię, która była tam na miejscu Najświętszym. A to wykonał Pan Jezus Chrystus. Amen. I dlatego, bracia i siostro, kiedy On zawołał, wykonało się, zasłona, która była tej świątyni, od góry na dół została przerwana. Co Bóg pokazał? Że czas, bracia i siostro, kiedy droga do Niego była zamknięta, skończył się. Teraz już jest otwarta. I dlatego, bracia i siostro, oglądamy, że chociaż oni wydawało się, że czczą taką świętość, ale to nie była świętość, którą Bóg chciał. Wiecie, dla Boga ona miała pewien symbol, w tamtym czasie, w tamtej godzinie to działało. Ale teraz to nie miało mocy. Teraz to się stało bożkiem. Dlatego chwała Panu. On wziął tego węża z króla. Zniszczył. I powiedział, koniec. Pomyślcie sobie, co to była za wiara? On wszedł do objawienia, żeby zrozumieć to, co może Dawid nie odważył się zrobić. Salomon się nie odważył zrobić. Nikt przed nim się nie odważył tego zrobić. Ale on to zrobił. Amen. I wiecie co? To spowodowało, że naprawdę on zaufał Bogu. Amen. Dlatego, bracie i siostro, popatrzcie, 5 werset mówi, zaufał Panu, Bogu Izraela, spośród wszystkich królów Judy, nie było nikogo podobnego do Niego. Ani z tych, którzy byli po Nim, ani z tych, którzy byli przed Nim. Dlatego, bracie i siostro, zobaczcie, on zaufał Bogu. On zaufał Bogu. Więc zobaczcie, Ezechiasz. Ezechiasz, jeszcze raz przypomnę, Bóg jest moją ochroną. Bóg jest moją ochroną. Bracie i siostro, on coś zrozumiał. On zrozumiał, że prawdziwa osłona, prawdziwa ochrona jest Bogu. I kiedy ten król Natan, bracie i siostro, on przychodzi. Wiecie co? Zobaczcie na jedną rzecz. Ja chciałbym to odnieść do tego, co przeżywamy na co dzień. Bo zobaczcie na jedną rzecz, że kiedy ty zaczynasz służyć Bogu, to nie myśl, że to będzie piknik. Nie myśl, że to będzie spokojny czas. Nie myśl, że to będzie czas, kiedy będziesz sobie siedział, odpoczywał. Ale to jest właśnie czas bardzo zmożony, bracie i siostro. Bo to jest ten czas, w którym nieprzyjacielowi to się nie będzie podobało. On będzie robił wszystko, żeby ci przeszkodzić. I my oglądamy, że królestwo Ezechiasza, ono zaczęło wzrastać. Tak samo w tobie duchowe królestwo zaczyna wzrastać. Oglądasz, że Bóg zaczyna wykonywać pewne rzeczy. On wyrzuca rzeczy zbędne. Zobaczcie, co się stało. Co zrobił Ezechiasz? Ezechiasz powyrzucał. Były pewne gaje. Przecież gaj nie rośnie, nie wyrasta w ciągu jednego dnia. Wiecie, drzewko zasadzasz i teraz to drzewko musi rosnąć. I tu widzimy, że one wiele lat już tam były. Ludzie się do tego przyzwyczaili, wiecie? Były to już pewne nawyki. No bracie, nie pójdziemy dzisiaj do tego gaju, nie oddamy czci, nie zapalimy kadzidła. I wiecie co? Nieprzyjaciel, on nie rozumie ciebie. On nie rozumie ciebie. Bo zobaczcie na jedną rzecz, kiedy przyszedł, on zawsze patrzy przez pryzmat rozumowania. On nie rozumie duchowego objawienia. On nie rozumiał tego, co zrobił Ezechiasz. Dlatego, bracie i siostro, kiedy król Asyrii przyszedł i wysłał swojego sługę Rabszaka, to oglądamy, że on przychodzi i zaczyna rozmawiać. Więc wtedy wracam do Izajasza 36, jestem w 4 wersecie. Wtedy Rabszak powiedział do nich, proszę powiedzcie Ezechiaszowi, tak mówi wielki król Asyrii, co to za ufność, na której polegasz? Wiecie? To było zastanowienie. Wszystkie królestwa po kolei upadały. Jedno za drugim upadało. Wiecie co? On oglądał ten król asyryjski. Nikt się przede mną nie jest w stanie ostać. Wiecie, diabeł patrzy i widzi, że potrafi pokonać wszystko prawie. Ale widzi, że jest ktoś, kto stoi na słowie
I on nie wie, jak go pokonać. I oglądamy teraz Ezechiasza i ten Rabszak mówi do niego: nie wiem, gdzie jest twoja ufność. Nie rozumiem, na czym ty polegasz. Wiecie? Na czym położyłeś swoje zaufanie? Bo bracie i siostro, zobaczcie na jedną rzecz. Ty i ja musimy naprawdę wiedzieć, komu wierzymy. Amen. To nie jest godzina, której możesz tylko przypuszczać. Na zasadzie takiej, no może, może to prawda, a może nieprawda. No może faktycznie to, co w tej Biblii jest napisane, jest prawdziwe. Ale wiecie co? Bóg oczekuje czegoś więcej. On czeka na to, żeby znalazł się ktoś, kto absolutnie mu zaufa. Wbrew wszystkiemu, co mówią inne zmysły. Wiecie, ja sobie myślę tak. Jak pomyślę sobie o sytuacji brata Mirka, zmysły mówią, masz problem. Ciało mówi, masz problem. Ale wiecie co? Dusza może spojrzeć głębiej. Jego silnościami, jego ranami jestem uzdrowiony. Chociaż niemoc przychodzi na mnie, on mnie podnosi, wiecie? On posyła słowo, a ono mnie uzdrawia. Amen. Wiecie co? Lekarz powie, to niewykonalne. To już może jest rak, może inna choroba, ale Bóg mówi, moimi silnościami, moimi ranami już jesteś uzdrowiony. Amen. A ty możesz przyjąć to do swojego wnętrza. Amen. A bracie i siostro, a to jest najlepszy antidotum. Amen. Nie ma niczego lepszego. Alleluja. Dlatego bracie i siostro, zaczyna się pytać, co to za ufność, na której polegasz? Dlatego w tej godzinie ludzie patrzą i mówią, na czym oni ufają? Dlaczego oni się trzymają tego słowa tak ściśle? Dlaczego mówią, że to jest tak ważne żyć według Bożego Słowa? A ci powiem jedną rzecz. Taką pewną historię opowiem. Był pewien człowiek, który zlecił wybudowanie pewnego domu. I dał temu budowlańcowi pewne plany. Dał mu cały projekt. Dał pieniądze, które były potrzebne na wybudowanie. Wszystko zrobił, żeby teraz zostało to wybudowane. I zrobione według projektu. Tego budowniczego, nie tylko tego, który to zlecał. I wiecie co? Ten budowniczy zaczął to budować, buduje, patrzy, plan. A tu nagle patrzy pomieszczenie. W planie nie ma okna. No nie ma okna, pomieszczenie bez okna? No to troszeczkę dziwnie. Więc on po prostu zrobił okno. Następnie w pewnym miejscu stwierdził, że no tu lepiej jakby były drzwi, bo to bardziej będzie pasowało nawet, wiecie, do całego układu, do wszystkiego. I zaczął tak zmieniać. I wiecie, przyszedł czas, kiedy przyszedł ten inwestor i chce odebrać ten budynek. I pierwsze, co zrobił inwestor, to spojrzał na plan. Wiecie co? On nie patrzył na to, czy ten budynek mu się podoba, czy mu się nie podoba. On spojrzył na plan. I teraz, kiedy on spojrzył na ten projekt, patrzy, przepraszam pana, do tego budowlanca mówi, ale w tym miejscu miała być ściana. Dlaczego tu jest okno? A tutaj miało nie być drzwi. A są drzwi. Tu jest taka rzecz, mówi, tego domu ja nie odbiorę. To nie jest mój dom. To nie jest mój projekt. Bracie i siostro, o tym zapomnieli chrześcijanie. Amen. Że ten dom, który jest budowany, nie jest naszym projektem. Amen. Ale projekt został zapisany tutaj, na tych kartach Biblii. Amen. I dlatego, bracie i siostro, wiecie co? Nie możesz zmieniać tego projektu. Musisz wrócić do Bożego Słowa. Jeżeli pierwszy apostoł w dniu 50 ochrzcił pierwszych chrześcijan w imię Pana Jezusa Chrystusa,
to każdy kolejny był ochrzczony w imię Pana Jezusa Chrystusa. I bracie i siostro, niech mi ktoś pokaże w Dziejach Apostolskich albo w listach chociaż jedno miejsce Pisma, które by powiedziało, że ktoś został ochrzczony inaczej niż w imię Pana Jezusa Chrystusa. A ja ci powiem, nie znajdziesz. Amen. Bo tego tam nie ma. To zostało wprowadzone do tego projektu później. To była modyfikacja. Ale wiecie co? Architekt się nigdy nie myli. Amen. Jeżeli architekt w Mateuszu 28 rozdziale powiedział, idźcie i chrzcijcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, to kiedy ten wykonawca to wykonywał i zapisywał to później dalej, to wiecie co? On wykonał dokładnie to, co było powiedziane. On zastosował imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I dlatego, bracie i siostro, Piotr nie miał wątpliwości. Tego męża, którego Bóg uczynił Panem i Chrystusem, to imię musi być wezwane nad człowiekiem. Bo tylko w tym imieniu jest zbawienie. A Ojciec, Syn i Duch Święty to są tytuły, a nie imię. Dlatego, bracie i siostro, może ktoś się pytać, czy jeżeli jestem ochrzczony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, to wystarczy? Powiem ci, nie. Nie. Bo, bracie i siostro, nie, tak samo jak nie wystarczy na czeku, że ja napisałbym tata. No jestem ojcem. Tata. Albo napiszę pastor. I teraz daję ten czek do banku i co się okazuje? Zwracają mi z powrotem. Nie ma. Nie ma tego, co powinno być. Tam musiało być napisane imię i nazwisko. Wiecie? Tam musiał być złożony mój podpis. Nie mój tytuł, ale mój podpis. A mój podpis to jest moje imię i moje nazwisko. Dlatego chwała Panu, bracie i siostro, że Bóg się nie wstydził swojego imienia. Amen. I ono dlatego zostało jest wzywane nad każdym, który idzie na swój pogrzeb. Wiecie? Bo chrzest jest pogrzebaniem. Dlatego chwała Panu. Pogrzebani przez chrzest w Chrystusie. Chwała Panu, bracie i siostro. I dlatego Bóg ma projekt. Jeżeli apostoł Piotr powiedział w Dziejach Apostolskich, pokutujcie, dajcie się ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa, a otrzymacie w darze Ducha Świętego, to myślicie, że to minie? To jest ważne przez wszystkie wieki. Aż do skończenia świata. Wiecie co? Ucieszyłem się w sobotę. Zadzwoniła pewna siostra do mnie. Starsza już siostra. I ona mówi, już mi się lata moje kończą. Chcę uporządkować wszystko. Chcę się dać właśnie ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczyła to światło, wiecie? Mówi, przeżyłam chrzest Duchem Świętym, ale wiem, że muszę swoje życie uporządkować. Wiecie, to się czasami zastanawiam. Jaka to jest łaska, wiecie? Kiedy ktoś dochodzi gdzieś do końca swojej drogi, ale Bóg mu odsłania, że musisz wrócić do projektu. I musisz dokładnie wszystko wypełnić, tak jak jest powiedziane w projekcie. Bo w przeciwnym wypadku, wiecie co? Dojdziesz tam na koniec drogi, a się dowiesz, przepraszam, to nie jest wybudowane według mojego projektu. Słowo, ja ci odsłoniłem, dziecko. Co ty zrobiłeś z tym słowem? Dlatego, bracie i siostro, oglądamy, że teraz nie jesteśmy na piśniku, jesteśmy w pewnym zmaganiu też i dlatego, bracie i siostro, przychodzą trudności, przychodzą kłopoty, przychodzą doświadczenia i dlatego też oglądamy, że Ezechiasz zaufał Panu, ale Bóg chciał to przetestować. Wiecie co? A przetestowanie to jest próba ogniowa. To nie jest coś delikatnego. Wiecie, kiedy most jest testowany, to po nim muszą przyjechać odpowiednie pojazdy z odpowiednim obciążeniem. To musi być sprawdzone. To musi być nie, że wiecie, dokładnie ta waga, która po prostu może przyjechać, ale tam jest wielokrotnie, dwukrotnie większa.
i patrzą, czy czasami coś się tam z tym nie dzieje. Jest to wypróbowane. Tak samo Bóg dlatego swoje dzieło wypróbowuje. I oglądamy, że bracie i siostro, nieprzyjaciel przychodzi, ale Ezechiasz, wiecie, którego imię mówiło, Bóg jest moją ochroną, teraz jest zapytany, jest mu pytanie, w czym ty właściwie pokładasz swoją ufność? Co jest twoją ufnością? Na czym ty polegasz? Wiecie? I dalej ten rabszak mówi, mówisz, mam dość dużo rad i siły do wojny. Wiecie? On myślał, że w ten sposób to on mówi, mam dość dużo siły i mocy. Wiecie co? Kiedybyśmy wrócili do drugiej Księgi Królewskiej, co zrobił Ezechiasz? Przygotował tarczę, przygotował włócznie, przygotował wojsko, przygotował lud, bo on wiedział jedną rzecz, że zmaganie wymaga pewnej walki. Wiecie, kiedy chcesz się przygotować do walki, to nie czyń to wtedy, kiedy już nieprzyjaciel jest ubrany, ale przygotuj się wcześniej. Amen. Dlatego, bracie i siostro, my nie ćwiczymy się do walki dopiero wtedy, kiedy przychodzi doświadczenie, ale teraz, w tym momencie, w tym czasie, to jest ćwiczenie, bracie i siostro. To jest pewien trening, żeby zobaczyć, jak wiara praktycznie działa. Wiecie, wiara to nie jest coś skomplikowanego, jak to niektórzy myślą. Niektórzy myślą, że o, wiara, co to jest? Magiczne słowo. Ale wiecie co? Kiedy podchodzę do samochodu i mam kluczyk w ręku, to ja się nie zastanawiam, jak ten samochód odpalić. Tylko co robię? Wsadzam kluczyk do stacyjki, przekręcam, koniec. Amen. Wiecie, reszta mnie nie interesuje. Moja wiara jest prosta. To jest moja ręka i mój kluczyk. Wiecie, to nie ma nic skomplikowanego. Tak samo wierz Panu Jezusowi, a zbawiony będziesz cały, ty i cały twój dom. To nie jest nic skomplikowanego. Po prostu wkładasz kluczyk i przekręcasz. Przekręcasz, bo wiesz jedną rzecz. Bóg nie może zawieść. Dlatego, wiecie, ten rabszak myślał, żeś on, Ezechiasz pokłada swoje zaufanie w tym, że ma dużo rad i siły do wojny. Wiecie, ma dobrych doradców, ma całą po prostu generalicję, która teraz po prostu plan przygotowała. Ale to nie było zaufanie Ezechiasza. I wiecie, on dalej mówi, teraz więc w kim pokładasz ufność? Że zbuntowałeś się przeciwko mnie. Wiecie? W kim? Może się opierasz na Egipcie? Bracie i siostro, Egipt to jest symbol na świat. Skąd wyszedł Izrael? On musiał wyjść z Egiptu. Wiecie, dlatego chrześcijanin musi opuścić ten świat. Ja nie mówię teraz, że ty teraz przestaniesz mieć mieszkanie, inne rzeczy i tak dalej. Te wszystkie rzeczy mamy. Mamy samochody, mamy inne rzeczy, ale wiecie co? My się nie mieszamy z porządkiem tego świata. Amen. Wiecie, nie mieszamy się z tym, co ten świat chce na nas narzucić. Z modą tego świata, ze stylem tego świata, z życiem tego świata, z tymi wszystkimi rzeczami, które on daje. Wiecie, diabeł daje namiastki. Diabeł zawsze daje człowiekowi namiastki. Namiastkę radości. I dlatego na przykład alkoholik myśli, że on ma coś. Ja ci powiem jedną rzecz. Nie zabieraj pijakowi nigdy tej wódki, którą ma. Bo on, to jest najlepsze, co według niego on ma. Ale wiecie co? Jeżeli on zobaczy w tobie coś większego i mocniejszego, to wiecie co? On tą butelkę zostawi. Dlatego, że to nie będzie miało mocy. Amen. Więc pierwsza rzecz była, czy ty ufasz na Egipcie? Na tym, że on przyjdzie ze swoimi wojskami, z tym wszystkim? Wiecie co? Ale nie na tym polegał Ezechiasz. I oglądamy, że żaden chrześcijanin nie polega na świecie. Na tych wymysłach, na tych sposobach, na tych sposobach działania. Wiecie, psychologia. Psychologia jest dobra sama w sobie. O ile przyprowadza cię do Boga. Ale wiecie co? Ale co się okazuje? Co psycholog ci powie? On ci powie pewne rady, a samemu ich nie potrafi zastosować. Zauważcie jedną rzecz. On ci powie pewne rzeczy, nawet może dobre rzeczy,
Ale ty oglądasz jedną rzecz. To nie działa w jego życiu. To nie ma mocy. Więc co oglądamy? Musi być coś mocniejszego. Musi być coś mocniejszego. I tego właśnie, bracie i siostro, Ezechiasz. To Ezechiasz miał. I teraz zobaczcie, co jest dalej. Jeśli mi powiesz, ufamy Panu, naszemu Bogu, o, teraz on zaczyna wchodzić już do sfery religijnej, wiecie? Ale wiecie co? Diabeł nigdy nie ma właściwego objawienia Boga. Rozumiecie? Diabeł zawsze będzie ci przedstawiał fałszywy obraz Boga. Dlatego on mówi tak. Czy on, ten Bóg, nie jest tym, którego wyżyny ołtarze zniósł Ezechiasz? Pomyślcie sobie. Ezechiasz wytępił bożki, ale Rabszak mówi, czy czasami ten Bóg, któremu ufasz, to nie jest ten, któremu te rzeczy wyniszczyłeś? On myślał, że to po prostu to był jego Bóg. Ale on tego nie rozumiał. Bracie i siostro, dlatego ja wierzę, że w tej godzinie, dzisiaj, tak naprawdę to prawdziwe objawienie bóstwa jest tajemnicą. Wiecie, jest tajemnicą dla tych, którzy nie mogą do tego zajrzeć. Oni patrzą i mówią, jak to możliwe, to mi tam, to nie pasuje, a tam może coś nie pasuje. Ale wiecie co? Nie patrzą na Słowo. Ale Słowo nam powiedziało wyraźnie, słuchaj Izraelu, Pan Bóg twój jest jeden. Amen. I nie będziesz miał żadnych obcych bogów. Dlatego, bracie i siostro, Ezechiasz wiedział jedną rzecz. Wszystkie gaje, wszystkie inne rzeczy, wszystkie inne kulty, sposoby i tak dalej, do wycięcia, do zniszczenia. Nie zostawiamy. I bracie i siostro, wiecie co? I oglądamy jeszcze jedną rzecz. Na samym końcu on mówi tak. Poza tym, to jest 10 werset, poza tym, czy bez woli Pana wyruszyłem przeciw tej ziemi, aby ją zniszczyć. Wiecie co? Te zwodnicze, kuszące duchy zawsze przyjdą i zaczną cytować Boże Słowo. Wiecie co? On przyjdzie, teraz powie, przychodzi jakaś niemoc do twojego ciała, czy cokolwiek. O, Bóg się od ciebie odwrócił. Ale bracie i siostro, to w ogóle nie ma nic wspólnego wielokrotnie z Bożym Słowem. Dlatego, że bracie i siostro, ty musisz zweryfikować i sprawdzić. Jeżeli faktycznie sprawdziłeś swoje życie i widzisz, nie ma nic przeciwko tobie, co by Boże Słowo mówiło, co by ci Bóg objawiał, stój niezłomnie na Bożej obietnicy. Amen. Ale, widzicie, Rabszak zaczyna mówić, poza tym, czy bez woli Pana wyruszyłem przeciw tej ziemi, aby ją zniszczyć? Pan powiedział do mnie, wyrusz przeciwko tej ziemi i spustosz ją. Wiecie co? Nieprzyjaciel zawsze się podszywa. Pan mi to powiedział. Ale wiecie co? W tym nie było Boga. W tym nie było Boga. Ale była, bracie i siostro, próba, żeby zobaczyć, gdzie jest prawdziwa siła Ezechiasza. Bracie i siostro, żeby sprawdzić, gdzie jest twoja prawdziwa siła. Amen. Wiecie co? Prawdziwa siła Ezechiasza była w jego relacji z Bogiem. Amen. To, czego Rabszak nie miał, to, czego król asyryjski nie miał, to miał Ezechiasz. Ezechiasz miał naprawdę relację z Bogiem. I dlatego, bracie i siostro, on nie patrzył na te wszystkie ziemskie rzeczy. Bo te wszystkie ziemskie rzeczy powiedziały mu, jesteś przegrany. Dlatego, że popatrzcie, po kolei każde królestwo mocniejsze od Judy było pokonywane. Pokonywane, pokonywane. I teraz on stoi przed Jerozolimą. Zajął miasta Judy, a jest tylko Jerozolima. I teraz się okazuje, jakby wygląda to tak, ostatni bastion, ostatnie miejsce, ostatnia możliwość, więc nie ma szans. Jesteśmy pokonani. Ale wiecie co? Dopóki Bóg nie powie ostatniego słowa, Amen. To człowiek nie może wypowiadać słowa. Wiecie? I dlatego, bracie i siostro, nieprzyjaciel chciał powiedzieć,
Ja wyruszyłem dlatego, bo Pan mi to powiedział. Ale wiecie co? On nie wiedział, że on te rzeczy wypowiada do pewnych sług. A ci słudzy, to jest, oni są przedstawieni, bracie i siostro, w trzecim wersecie 36 rozdziału. Wiecie, oni mają imiona. Tam jest Eliakim, tam jest Szebna i tam jest Joach. A bracie i siostro, a Eliakim oznacza Bóg umacnia, utwierdza. Joach oznacza Bóg jest ojcem. A Szebna, siła. Pomyślcie sobie. Bracie i siostro, czy ojciec może zapomnieć o swoim dziecku? Nie jest. Amen. Wiecie? Więc oglądamy, że do tych trzech mężów mówi. A wiecie co? Ale on nie mówił w obcym języku. Zwrócił uwagę, on mówił hebrajski. On chciał, żeby to miało pewien wydźwięk. On będzie mówił, wiecie, diabeł przychodzi i używa języka biblijnego. On używa tej mowy. On się tego nauczył. I on chce zwalczyć Boże nasienie. Ale oglądamy jedną rzecz. Tam był Eliakim, tam był Joach i tam było Szebna. Tam był, bracie i siostro, siła. Tam była prawdziwa Boża siła. Tam był prawdziwy Bóg, który jest Ojcem. I tam był Ten, który umacnia. Albo inaczej utwierdza. Wiecie co? Te rzeczy, które zostały powiedziane, nie spowodowały tego, że serce upadło, ale serce tych mężów było przyprowadzone do tego, żeby teraz szukać więcej Pana. I oglądamy później dalej, że co robi król Ezechiasz? Król Ezechiasz, kiedy te rzeczy słyszy, to ubiera wór pokutny. Wiecie co? To jest dobra rzecz. Kiedy ty nie wynosisz się, ale właśnie zaczynasz rozumieć, muszę pójść niżej. Muszę się uniżyć przed Bogiem. Szebna, Eliakim, Joach, tak samo. Wiecie co? Ale on nie idzie teraz, nie próbuje rozmawiać z generałami, nie próbuje, bracie i siostro, teraz ćwiczyć, jakie będziemy mieli plany, ale on posyła do proroka. On chce usłyszeć odpowiedź od Pana. Bo wie jedną rzecz, jeżeli Bóg wypowie swoje słowo, to bracie i siostro, niebo i ziemia przeminą, nie, ale moje słowo nie przeminie. Amen. Dlatego bracie i siostro, kiedy oni przyszli do Izajasza, to jesteśmy w 37 wersecie, rozdziale, przepraszam, 6 werset, a Izajasz im odpowiedział. Tak odpowiedzcie waszemu Panu. Tak mówi Pan, nie bój się tych słów, które słyszałeś, którymi bluźnili mi słudzy króla Asyrii. Oto ześlę na niego ducha i usłyszy pewną wieść, a potem wróci do swojej ziemi i sprawię, że padnie od miecza w swojej ziemi. I wiecie co? Wychodzi teraz słowo z ust Pana. A wiecie, słowo, które wychodzi z ust Pana, nigdy się nie wraca, dopóki nie wykona tego, na co zostało posłane. Amen. Dlatego ja się tak cieszę z tego, bracie i siostro, że kiedy Bóg chce ci pomóc, to On posyła swoje słowo. Amen. Wiecie, człowiek ma wiele koncepcji. Może zrobię to, może zrobię to tak, a może jeszcze tak, a może tamto zrobię. Wiecie co? Szukaj Boga. Szukaj naprawdę odpowiedzi od Boga. Szukaj tego, żebyś usłyszał, co Bóg ci chce powiedzieć w tej sytuacji. Wiecie co? Niektórzy mówią, no poczułem taki dreszcz, no myślę, że teraz już wiem, co mam robić. Wiecie co? Nie polegaj na emocji. Nie polegaj na emocji. Emocja może cię zwieść. Wiecie, brat Branham mówi w kazaniu Kuszące Duchy, mówi tak. Teraz inna rzecz, która miała miejsce. Ja wierzę i myślę, że każdy mężczyzna, który ma przeżycie z Bogiem albo kobieta, oni będą trochę emocjonalni. Wiecie, nie ma przeżycia z Bogiem bez emocji. Ja wierzę w temu absolutnie.
Ja w to po prostu wierzę. Tak jest. Lecz wiecie co? Oni adoptowali emocjonalizm w miejsce chrztu Duchem Świętym. Oni po prostu robią dużo hałasu i w tym nic nie ma. Bądź taki święty, jaki głośny jesteś. Wtedy będziesz w porządku. Emocje są na pewno w porządku. Jest mały pożytek ćwiczenia ciała, ale kuszące duchy dostały się do grup świętych ludzi i one sprawiają, że oni polegają na tym, ponieważ oni umieją krzyczeć, albo ponieważ oni umieją tańczyć, ponieważ oni umieją wywołać emocje. Wiecie co? Zobaczcie, pod to diabeł próbuje się dostać i pod tym przykryć. O, ja tak poczułem, że to chyba jest to. Ale bracie i siostro, ale co mówi słowo? Ale słowo mówi odwrotnie. Ale ja, wiesz, ja to tak poczułem. Tak mi to Duch Święty przemówił. Ale czy Duch Święty może przemówić coś innego niż słowo? Dlatego, bracie i siostro, wyszło słowo od Pana. I teraz Ezechiasz wiedział, na czym stoi. Wiecie? Teraz on wiedział, gdzie stoi. Dlatego, bracie i siostro, ja wierzę w jedną rzecz. Że w tej godzinie każdy prawdziwy wierzący, on musi znać swojego Boga. On musi mieć przeżycie ze swoim Bogiem. Ale wiecie co? On musi też usłyszeć słowo, które jest na ten dzień. Amen. Żeby zrozumieć, co ma robić w tym dniu. Amen. Nie w innym dniu, ale właśnie w tym dniu. Dlatego, bracie i siostro, tak ważną rzeczą dla wierzącego jest to rozpoznać swój dzień i poselstwo tego dnia. Amen. Dlatego, że to daje ci prawdziwą siłę. Amen. Wiecie, jeżeli wejdziesz do prawdziwej relacji z Bogiem, to On zawsze przyprowadzi ci do swojego słowa. Amen. Dlatego, że oglądamy, że Symeon i Anna, którzy przez wiele lat byli tam w świątyni schowani, wiecie, czekali na Mesjasza. I wydawało się, nic nie dzieje się. Nic się nie dzieje. Przychodzą dzieci do Jerozolimy, następne dzieci, Symeon, Anna, przyglądają, nic się nie dzieje. Wiecie, już niektórzy się śmiali z nich. Ale Duch Święty, który im powiedział, że zobaczą Mesjasza, ujrzą zbawienie Izraela, nie mógł zawieść, bracie i siostro. Dlatego, bracie i siostro, prorok nam mówi, że ten sam Duch Święty, który przyprowadził Symeona do Chrystusa, jest tym samym Duchem Świętym, który przyprowadzi cię do tego słowa. Chociaż wydaje się komuś to niemożliwe, ale Bóg pewnymi drogami, ale cię przyprowadzi. On ci pokaże to słowo. On pokaże ci, że to jest twój ratunek. I kiedy Ezechiasz i jego lud myśleli, że to już jest koniec, nie mają szans, wojska otoczyły, wierzę, że bracie i siostro, oni byli przerażeni. Potężna armia. Wiecie, to nie były młokosy, które nie wiedziały, jak walczyć, które przyszły i napadły na Jerozolimę. To byli, bracie i siostro, Asyryjczycy, okrutny lud. On umiał walczyć, umiał zburzyć warownię. Otoczyć miasto, zburzyć mury. Ale wiecie co? Teraz wyszło słowo. A to słowo powiedziało, oni są już przegrani. Amen. Chociaż nic się nie zmieniło. A wręcz przeciwnie, nacisk ze strony Asyryjczyków się tylko zmógł. Rozumiecie? Tak to się dzieje. Kiedy potop miał nastąpić, a Noe i jego rodzina byli w arce, to wiecie co? 7 dni siedzieli w arce, drzwi zamknięte, wielki upał, oni pokryci smołą, wiecie, cała arka, wiecie, miała po prostu ciemny kolor. Pomyślcie sobie, jedyne okienko u góry, to nie miałeś żadnej drogi wyjścia i teraz tam się wszystko po prostu grzeje. Pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień,
I ci synowie być może Noego wszyscy po kolei przychodzili i mówili: tato, czy się czasami nie pomyliłeś, czy na pewno będzie spoto, czy na pewno to jest ten czas? To jest, synu, ten czas. Bóg powiedział. Ale wiecie co? Wydawało się, że nic się nie zmieniło. Ale przyszedł ten dzień, gdzie pierwsze krople zaczęły spadać. Gdzie wcześniej nigdy nie było na niebie chmur. Nie było nigdy opadu. Ale teraz przyszły pierwsze krople. Jedna, druga, trzecia. One zaczęły uderzać. A za tym przyszła cała nawałnica. Wiecie co? Bóg się nigdy nie spóźnia. Amen. Dlatego kiedy Bóg wypowiada swoje słowo, to wiecie, to już jest cała odpowiedź. Amen. To już jest zwycięstwo. Amen. Ale człowiek musi jeszcze przejść przez ten bój. I kiedy, bracie i siostro, co się robi? Teraz Rabszak jeszcze wysyła list. I on, tak powiedz, to jest 10 werset. Wysłał posłanców do Ezechiasza z tymi słowami. Tak powiedzcie Ezechiaszowi, królowi Judy. Niech cię nie zwodzi twój Bóg, któremu ufasz. O, teraz on już wiedział. Twój Bóg cię nie zwodzi, mówiąc: Jerozolima nie zostanie wydana w ręce króla Asyrii. Czy Bóg może zwodzić człowieka? Nie, bracie i siostry. Mogą cię zwodzić namiętności. Może cię zwodzić nieprzyjaciel. Wiecie co? Ale Bóg nie może zwieść. Amen. I bracie i siostro, jak on wypowiedział swoje słowo, to nie było możliwości. 14 werset mówi: gdy Ezechiasz wziął list z rąk posłów, przeczytał go, wszedł do domu Pana i rozwinął go przed Panem. Wiecie co? Pomyślcie sobie. On nie poszedł teraz, nie poszedł do Izajasza i mówi: słuchaj, Izajaszu, mówiłeś, że oni są pokonani i tak dalej. Słowo chyba zawiodło. On nie wie. On! Panie! Oni nie bluźną mi! Oni Tobie bluźną. Panie! Niebo, ziemia przeminie, Twoje słowo nie przeminie. On rozwinął ten list przed Panem. Wiecie co? Bóg umie czytać. Bóg umie widzieć. On zna myśli, on znał myśli ich przed napisaniem tego listu. Amen. Dlatego, bracie i siostro, kiedy on to rozwinął, to słowo znowu przychodzi do Izajasza. Wiecie? Wtedy Izajasz, syn Amosa, posłał wiadomość, 21 werset, do Ezechiasza. Tak mówi Bóg Izraela. Ponieważ modliłeś się do mnie w sprawie Senakerybu, króla Asyrii, oto słowo, które Pan o nim wypowiedział. Wiecie co? Bóg powiedział jedną rzecz i już jest przegrany. Amen. Ale to uruchomiło teraz Boże działanie. Bracie i siostro, zobaczcie teraz na jedną rzecz. W czym jest Twoja siła? Gdzie jest Twoja siła? Gdzie jest siła dzisiaj Kościoła Bożego, bracie i siostro? Siła Kościoła Bożego jest w tym, że on stanie na tym, co Bóg wypowiedział. Amen. Dlatego wierzę, bracie i siostro, że w tej godzinie jest tak ważne wiedzieć, gdzie jest Boże Słowo. Ono nie jest wszędzie. Wiecie co? Ono nie jest wszędzie. Ono jest tylko w ustach Bożych. Amen. I Bóg mógł to słowo wypowiedzieć i je uwierzytelnić. A kiedy je potwierdził, uwierzytelnił, to Twoim zadaniem jest stanąć teraz na nim. Wiecie, kiedy nieprzyjaciel przychodzi i mówi: jesteś przegrany, rozwiń ten list przed Panem. Amen. Rozwiń tą rzecz przed Panem. Amen. Nie debatuj, nie próbuj dyskutować, nie próbuj po prostu mówić: a może to, a może tamto. Wiecie co zrób? Rozwiń ten list przed Panem. Rozwiń to przed Panem. Bo kiedy rozwiniesz go przed Panem, to wiecie co? Kto uruchamia Boże działanie? Anioł Pana zszedł na dół. Wybił żołnierzy. Wiecie co? Pomyślcie sobie. 36 werset mówi: wtedy wyszedł anioł Pana, zabił w obozie Asyrii 185 tysięcy osób. Pomyślcie sobie, Słupsk razy minimum 2. 180 tysięcy osób, nawet może troszeczkę jeszcze kawałek, bo chyba nie ma 90 tysięcy w Słupsku.
Pomyślcie sobie. Jednej nocy oni stają rano i widzą zamordowanych, zabitych. Ci, którzy zostali. Nie było słychać walki, nie było słychać krzyku, niczego, a leżą zabici. Dlatego, że bracie i siostro, słowo Pańskie nie zostaje bez odpowiedzi. Amen. Wiecie co? Diabeł myśli, że jest wygrany. Ale on jest już przegrany. Amen. Boże Słowo już powiedziało nam, jaki jest jego koniec. Amen. Jego końcem jest jezioro ogniste. Wiecie co? I wszystkich, którzy go naśladują. Tam będzie bestia, tam będzie fałszywy prorok, tam będzie smok. Oni tam są. Wiecie? To jest ich miejsce przeznaczenia. Chociaż myślą, że teraz wygramy. Ale wiecie co? Bóg wypowiedział swoje słowo. I dlatego później oglądamy jedną rzecz. On wypowiada słowo, a to słowo po prostu czyni różnicę. Dlatego, bracie i siostro, może nieprzyjaciel mówi, ta pandemia, ona zatrzyma teraz świat na wiele czasu i tak dalej. Bracie i siostro, on może wypowiadać wiele rzeczy. Ale Boże dzieci, one wiedzą jedną rzecz. One chcą służyć Bogu. Amen. Dlatego mówimy coś więcej. Bóg nie powiedział ostatniego słowa. My wypowiadamy teraz Bożym Słowem, że my chcemy działać w tej godzinie. Żyć dla Pana. Być owocnymi, bracie i siostro. Dlatego wiemy, że chociaż jest to czas późny, czas sądu, czas, w którym, bracie i siostro, świat będzie coraz gorzej miał, ale wiemy, na kim stoimy. Wiemy, gdzie jest nasza siła. Amen. I bracie i siostro, kiedy rozpoznasz słowo na swój sezon, słowo na swój czas, to daje ci teraz siłę. Bo wiecie co? Bez rozpoznania słowa na swój dzień, bez jego przyjęcia, nie możesz mieć Ducha Świętego. Pomyślcie sobie. Duch Święty zawsze przyprowadzi człowieka do Bożego Słowa. Dlatego, bracie i siostro, chociaż ludzie tego nie rozumieją, mówią, po co to poselstwo brata Abrahama? Po co właściwie Bóg posłał proroka? Po co to wszystko się stało? Wiecie po co? Żeby ludzie wrócili do oryginalnych planów. Amen. Żeby teraz wreszcie mieli z powrotem w ręku i dowiedzieli się, jaki był prawdziwy Boży projekt. Nie to, co zostało wybudowane, nie to, co zostało, bracie i siostro, pozmieniane, ale żeby wrócili do oryginalnego projektu. Amen. I dlatego, bracie i siostro, w czym jest siła twoja, Ezechiaszu? Wiecie? Jego siła to była jego relacja z jego Bogiem. On sam siebie nie był w stanie. Ale to, że on położył swoje zaufanie na Bogu, to spowodowało, że w tej godzinie mógł się ostać. Mógł się ostać, bracie i siostro. Dlatego, bracie i siostro, zobaczcie na jedną rzecz. Ewangelii Łukasza, kiedy czytaliśmy, dobrze, Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Przestraszyłem, że coś mi się zmieszało. Gdy czytaliśmy, bracie i siostro, zobaczcie, kto was słucha, mnie słucha. A kto wami gardzi, mną gardzi. Pomyślcie sobie. Bóg identyfikuje się ze swoimi dziećmi. Amen. Bóg identyfikuje się ze swoim słowem, które wypowie. Kto zaś mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. I bracie i siostro, oglądamy, że apostołowie wrócili i oni są zadowoleni, że po prostu Bóg czynił wielkie cuda, znaki i tak dalej. Co się dowiadują? Nie cieszcie się z tego, że się dzieją cuda i znaki. Bracie i siostro, to jest problem wielu ludzi dzisiaj. Oni się cieszą, że Bóg dokonuje znaków i cudów w moim życiu. Ale nie z tego się ciesz. Ciesz się z tego, że twoje imię jest zapisane w niebie. Bracie i siostro, ty musisz pilnować swojego zbawienia. Zobaczcie,
Imię Judasza też było tam zapisane. I on też chodził i czynił znaki i cuda. Tych 70, oni w tym czasie usłyszeli, oni też szli. Ale wiecie co? Oni zawrócili. Nie poszli tak daleko, żeby wszystko w ich życiu było przesiąknięte Bożym Słowem. Pewnego dnia tych 70 powiedziało: trudna to mowa, kto może tego słuchać? Otóż już od tego czasu nie chodzili z Jezusem. Czy myślicie, że oni poszli teraz i zaczęli pić, palić inne rzeczy? Nie. Oni dalej byli religijni. Oni dalej może się modlili o chorych, inne rzeczy. Ale wiecie co? Kiedy odeszli od Chrystusa, to ich siła się skończyła. Ale tych 12, a tak dokładnie wśród nich 11, kiedy tam usłyszało to, Jezus mówi do nich: wy też chcecie odejść? A Piotr mówi: Panie, gdzie my pójdziemy? Gdzie my mamy naszą siłę? My rozpoznaliśmy, że Ty, jedynie Ty masz słowa żywota. A Jezus i tak wiedział, że ten jeden Judasz na końcu samym, wiecie co? On się odwrócił. On szedł, on był blisko, on dotykał, on wiedział, on sprawdzał, ale na końcu tej drogi się odwrócił. Wiecie, kiedy? Przed samym otrzymaniem chrztu Duchem Świętym. Nie był w stanie dojść do końca tej drogi. Dlatego, bracie i siostry, jego imię musiało być wymazane. Ale wiecie co? Ja się cieszę z jednej rzeczy, że Twoje, moje imię, ono jest tam zapisane w taki sposób, że nie może być własne. Amen. Jeżeli ten predestynowany gen jest w Tobie, to nie może być wypisany. Bóg nie może się swego zaprzeć. Amen. Wiecie, Judasz chociaż chodził, miał udział, ale i tak odszedł. Rozumiecie? I wielu takich będzie. Wielu tak będzie. Ale wiecie co? Chwała Panu, że są tacy, którzy chcą ten plan cały wypełnić. Którzy zrozumieli, że ich siła, ich pomoc nie jest w nich samych, ale w Bogu. Dlatego, bracie i siostro, może po prostu na tym na razie zatrzymam się. Jeszcze myślałem po prostu troszeczkę z innej strony do tego tematu podejść. Ale może innym razem. Czasu już wyczerpałem. Może powstaniemy. Skłonimy nasze głowy i się wspólnie jeszcze pomodlimy. Wiecie, ja wierzę, że po prostu Bóg może teraz się przejść po naszych sercach i spojrzeć jakby do głębi każdego z nas, żeby zobaczyć, czego potrzebujemy. Wiecie, Ezechiasz, on zrobił dobre rzeczy. Wysłał posłańców do Izajasza, a samemu szedł się modlić. Wiecie, jest wiele rzeczy połączonych. Rozpoznanie tego, kim jesteś, jest połączone często z modlitwą. Połączone, dlatego mówię o tej relacji. Kiedy masz relację, to idziesz się modlisz, wołasz, prosisz, czekasz. Wiesz, że Bóg nie zawiedzie. Wiesz, że po prostu On się nie spóźni. Może w tej chwili wydaje Ci się, nie przyszedł jeszcze, nie przyszedł, ale on się nigdy nie spóźnił. Wiecie, kiedy wydawało się, że Rabszak są wygrani, wiecie, a Bóg w jednej chwili zszedł i 180 tysięcy po prostu ludzi zostało zabitych. A ten król asyryjski musiał wrócić, musiał do swojego miasta, do Niniwy, a kiedy był w świątyni swojego Boga, wydawało się w tak bezpiecznym miejscu, tam został zamordowany przez swoich synów. Pomyślcie sobie, tak był pewny, tak był przekonany. Kto był bezpieczniejszy? Ezechiasz czy oni? Dlatego, bracie i siostro, Ezechiasz wiedział, że Pan jest moją ochroną. Dlatego ja wierzę, że chrześcijanin dzisiaj, on może wiedzieć: Pan jest moją ochroną. On jest moją osłoną. Drogi Panie Jezu, mogliśmy teraz, Panie,
przejść przez te miejsce Pisma, może tak nieudolnie, Panie, ale proszę Cię o to, żebyś, Panie, wziął te poszczępione słowa, Panie, wziął i przeszedł się po każdym sercu, Panie, bo, Panie, my potrzebujemy stanąć na prawdziwym fundamencie, Panie, mieć pewność, Panie, mieć pewne zaufanie, że kiedy nieprzyjaciel przychodzi, to my wiemy, komu zaufaliśmy. Nie mamy, Panie, wątpliwości, nie mamy zastanowienia się, czy może, a może tak nie jest, a może po prostu Bóg faktycznie nie odpowiedział w moim życiu. Panie, ja Ci dziękuję za to, że mogłem, Panie, podnieść swoją rękę i powiedzieć, Ty odpowiedziałeś. Ty byłeś łaskawy dla mnie, Panie. Ja Ciebie zobaczyłem, Panie, jako tego, który był na moim miejscu na Golgocie. Ja przyjąłem tą ofiarę, Panie. Ja Ci dziękuję, że mogłem zobaczyć, że w tej godzinie wypowiedziałeś swoje słowo, Panie. Że Ty się posłużyłeś ustami prostego męża, aby wypowiedzieć dla nas, Panie, swoje słowo. Aby dać nam ten plan z powrotem, Panie. Abyśmy wiedzieli, co mamy teraz czynić, Panie. Abyśmy nie byli, Panie, miotani jakimiś wiatrami, Panie. Ale żebyśmy szli, Panie, tą ścieżką do przodu. Panie, prosimy Cię teraz o Twoje błogosławieństwo dla każdego, Panie. Prosimy Cię, Panie, żebyś też na te potrzeby, które wymienialiśmy na początku, Panie, żebyś Ty spojrzał, Panie. Bo wiemy, że, Panie, tylko Ty możesz w tych sytuacjach odpowiedzieć. My nie potrafimy, Panie. Dlatego my się modlimy, Panie. My wołamy, Panie. Wiemy, że mocny jest Ten, któremu w Nim wierzyliśmy. I dziękujemy Ci za wszystko. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Bracie i siostro. Może tą śpiew zaśpiewamy. Ciężar świata będzie coraz mocniej, tak? Chyba nie powinniśmy jej przygotowanej, ale...
Chwała Panu, ksiądz Cię proszę. Trzyma mnie Jezus mój, a ja pragnę być jak On, by być jak Jezus, pieśń numer 5. Tego pragnę, by być jak On, tego Panie pragnę, odzwierciedlać Ciebie, Panie, być Twoim odbiciem, Panie, by być jak Jezus. Panie, radujemy z tego, że mamy pragnienie być tak jak Ty, Ojcze, w każdym czynie, w każdej godzinie, Panie. A teraz przynosimy tą ofiarę, Panie, dar naszych serc, Twoje kosztowne ręce, Ojcze, abyś ją pobłogosławił, abyś ją posłał, Panie, gdzie tam powinna być wysłana, bo Ty, Panie, wszystko wiesz. Ty wszystkim zarządzasz, Ty prowadzisz, Panie, swój Kościół doskonale, Panie. Pobłogosław ją w Twoim kosztownym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Siądźcie, proszę. Mieście tym, gdzie baranek. Mieście tym, gdzie baranek światłem jest. 215 pieśni. Tam mieszkanie nowe mam.
Podziękujmy Panu, zanim jeszcze jedną pieśń zaśpiewamy, podziękujmy wszyscy Panu za dzisiejsze nabożeństwo. Drogi Ojcze, tak się Panie radujemy, że mogliśmy Panie być dzisiaj uczestnikami tego nabożeństwa, Panie. Że Panie, Ty przyszedłeś ponownie i dotrzymałeś swojego słowa, Ojcze. Przyszedłeś na umówione spotkanie. Że Panie nas pokrzepiłeś tym słowem. Że Panie pokrzepiłeś nam swoją obecnością, Ojcze. Że pokazałeś nam drogę, którą mamy iść, Ojcze. Pobłogosław każdego z nas, Panie. Daj nam tej siły do dalszej pielgrzymki, Ojcze. Abyśmy mogli, Panie, świecić światłem Twojego Słowa tam, gdzie jesteśmy, w tych ciemnościach, Panie. A żebyśmy, Panie, byli użytecznymi narzędziami w Twoich kosztownych rękach, Panie. Kładziemy się w Twoje ręce w wierze, a Ty, Panie, niech czyń, jak to uważasz, Ojcze. Niech się dzieje Twoja wola, nie jako nasza, Panie, ale jako Twoja niech się dzieje, Panie. Bo my, Panie, kładziemy się i w wierze i ufamy, że Ty jesteś naszą skałą, Panie. Ty jesteś naszą siłą, Ty jesteś naszym przewodnikiem, Panie. Ty jesteś wszystkim, Ojcze, czego my potrzebujemy do życia, Panie. Wszystkie źródła są, Panie, w Tobie, Panie. I Ciebie nie można wyczerpać, Panie. Bo Ty jesteś tą studnią artezyjską, która nie da się zamrozić, Panie. Której wody ciągle wypływają i nawadniają. Panie, o Panie, pobłogosław nas na ten czas, w którym będziemy pielgrzymować, Panie. W Twoim kosztownym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jestem biednym tu pielgrzymem, pieśń numer 33. Yeah.
Syna Bożego, błogosławieństwa. Amen.